Witam, szczęść Boże. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii mamy przykład, kiedy to Jezus, być może zapowiedziania, być może nie, tego nie wiemy, przychodzi do Marty, do Marii. No i sytuacja, którą można zapewne spotkać w każdym domu. Ktoś siada przy gościu, a ktoś biega, usługuje, próbuje wszystko zrobić, żeby było na czas. Może ciepła herbatka, ciepła kawka, jedzonko, talerze mają być czyściutkie, mają lśnić. Dla mnie dzisiejsze opowiadanie, to co się stało w tym domu, to jest z jednej strony przypowieścią o zagubionej owcy w praktyce. Bo mamy zapracowaną kobietę, bo zapewne wierzącą, która na pewno zna Pana Boga, na pewno wypełnia wiele obowiązków prawa żydowskiego, osoba praktykująca, a jednak gdzieś w tym wszystkim zapomina o gościu. Czy to też można tak nazwać, że zapomina? Z jednej strony zapomina, z drugiej strony ciągle o nim pamięta, że coś ma przynieść, że coś ma jeszcze do zrobienia. Ale czy to zrobienie tego wszystkiego jest najważniejsze? Bardzo często księża mogą powiedzieć o takich sytuacjach, kiedy chodzą po kolędzie i może ksiądz herbatki się napije. Oczywiście, kawka, herbatka, jak najbardziej. I nagle cała rodzina poszła do kuchni. Bardzo często w takich sytuacjach sam poszedłem do kuchni. A co ksiądz tutaj robi? No jeszcze w życiu nie widziałem, żeby cała rodzina jedną herbatę robiła. No właśnie, przyszedłem do was. Nie, żebyście mnie usługiwali, nie, żeby wszyscy biegali za moją herbatką, ale ja chcę sobie z wami porozmawiać. Ta herbatka to naprawdę nie jest potrzebna. Często to jest takie spoiwo, które nam pozwoli jakoś tak przełamać lody, wypić herbatkę, zjeść ciasteczko, ale ja chcę być z wami. Jezus pokazuje, że On wszędzie pójdzie do nas. Tak samo poszedł do opętanego do Dekapolu, tak samo poszedł do Samarytan, tak samo poszedł do świątyni, tam mógł spotkać faryzeuszy, tak samo poszedł do celnika, tak samo poszedł do Marii, tak samo poszedł do martwego Łazarza. On pójdzie tam, gdzie ty jesteś i pokaże ci, ja jestem. W tych wszystkich obowiązkach, które są naprawdę ważne w tym życiu i potrzeba je wykonywać, musi być Jezus. Czym tak naprawdę się zajmujemy? To jest pytanie też dla mnie jako do proboszcza tutaj w Ukrainie, w Białoruś, czym ja naprawdę się zajmuję, czy w tym wszystkim jest Jezus Chrystus, czy w tych wszystkich trudnościach, które ja mam tutaj, troszkę ich jest, można powiedzieć, że nie jest ich aż tak dużo, ale trochę jest, czy w tym wszystkim jest Jezus Chrystus, czy ja na Niego mam czas, czy ja się po prostu zajmuję, jestem po prostu bobem budowniczym, załóżmy, a Pan Jezus gdzieś jest takim dodatkiem, no bo trzeba mszę odprawić i mi to cały grafik burzy. Jezus chce być kimś w naszym życiu. Herbatka? Owszem, ale z Tobą, a nie po prostu wypicie herbatki. Modlitwa w różańcu? Mamy październik? Oczywiście, jak najbardziej, ale z Tobą, a nie po prostu różaniec, bo tak trzeba, bo październik. Jest wiele takich rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę każdemu z nas. Czy w tym wszystkim, co my robimy, jest Jezus Chrystus? Amen. Trzymajcie się.